nareszcie wystartował nam event ze SpongeBobem w Brawl Stars. No powiem wam, że nie mogłam się naprawdę go doczekać i w końcu on jest i tym bardziej ja mam w końcu trochę wolnego czasu i będę mogła sobie poświgać Brawl Stars i zobaczyć, czym to się i mam nadzieję, że wy również się z tego powodu cieszycie. Jeżeli tak, to w tym momencie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo z tego co wiem, naprawdę mamy mnóstwo krabowej kasy, więc jestem ciekawa, ile będziemy w stanie po prostu dzisiaj i czy w ogóle będziemy w stanie kupić te nowe ulepszenia pod tłustym krabem. No ale zanim jednak do tego przejdziemy, to oczywiście muszę ogłosić zwycięzcę z ostatniego filmu na skina do Broka. Ta osoba go odgarnia, więc jeżeli chcesz go odebrać, to w tym momencie w opisie swojego kanału ustaw coś po prostu do kontaktu, może być to mail, Instagram albo Discord, a ja się po prostu do siebie odezwę, a już w kolejnych filmach będą pojawiały się konkursy na skina do Hanka, więc koniecznie warto oglądać i być ze wszystkim na bieżąco, a my dzisiaj będziemy łapali meduzy i uczyli się też grać w nowym zadymiarze Mo i powiem wam, że ja nie wiem, kiedy odblokuję właśnie tego zadymiarza, którego tutaj widzicie, czyli Draco, bo za każdym razem jak próbuję odblokować go, to pojawia się jakiś nowy zadymiarz, no i właśnie my w tym momencie przełączymy sobie wszystkie kredyty właśnie z Draco na Mo i tym właśnie sposobem odblokowujemy tego maleńkiego zadymiarza, tak jak ja w sumie, bo ja też jestem niska, mała, chuda, więc ten zadymiarz jest idealnie stworzony pode mnie, więc bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, dobra. Chyba na 11 level go od razu ulepszymy. Kupimy gadżet i kupimy Star Power i Gearsy. Ile tego jeszcze? Dobra, jest git. I teraz tak, które to było lepsze? 5 sekund, mało pędzi na krótkologii. Które jest lepsze? Mało wykonać pożyczone, dobra, jest większa szybkość, super ładowanie. Dobra, weźmy sobie to chyba. To nam pozwalało szybciej uciekać od wrogów. Tutaj weźmiemy sobie plus, oczywiście jeden gadżet. Skaczące kamienie, podstawowe ataki małego bijają się więcej niż raz. Zasięg ataku pozostaje taki sam. Zwiększona prędkość ruchu wiertła. To może jednak weźmiemy sobie to. Będzie szybciej latało i eliminowało może wrogów. I weźmiemy sobie tarczę, pyk elegancko. No i dobra, sprawdzamy co my tu mamy. Wybierz, patrzcie, jaki on jest mały, co tu się dzieje. Tak, ma codzienne darmowa wypłata. No i ja już tutaj odebrałam 1000 krabowej forsy, jak widzicie, jutro będzie. Patrzcie w ogóle, ile tego jest. Lol, co tu się dzieje? Będzie naprawdę co zbierać. Tutaj ktoś może sobie kupić jeszcze za 250 gemów 10 tysięcy, że 30 tysięcy krabowej kasy. Wow, jest to naprawdę wielki, wielki wynik. Odbieramy sobie to, co darmowe. I przechodzimy sobie pod tłustym krabem. Stuknij ofertę. Ok, odbieramy sobie, mamy plus 10. To tutaj są te skiny. Możemy kupić. Aha, kurczę, czekajcie, bo tu jest mega oferta za 6,5. Tutaj jest jakiś inny skin i legendarny Star Drop. Ej, ta oferta. Plankton Daryl mi się podoba bardzo. Więc na razie może nie będziemy sobie kupywali tutaj żadnego ulepszenia. O, to moglibyśmy... A nie, też nie możemy sobie kupić. Jaka ja biedna jestem. O, to możemy kupić. A nie będziemy tego kupywali. Na razie zbieramy sobie na skiny i powiem wam, że chyba będzie to najlepsza opcja. Ale mamy posiłek mocy za darmo, więc sobie oczywiście musimy go odebrać. Co my tu dostajemy? Ananasowy bazgro. Na krótkim czasie odnowienia twoje podstawowe ataki rzucają z nieba zadające obrażenia ananas. Ej, to jest jeden z lepszych. Te, co z góry spadają ananasy i zadają obrażenia. I elegancko. Czy my to jakoś musimy wyposażyć? Czy to nam się automatycznie będzie wyposażało? Okej, tutaj mamy taki katalog. Trochę sporo tego jest, a ja nie ukrywam, nie wiem, czy ja to będę w stanie wszystko kupić. I teraz mamy to na poziomie pierwszym. To jeszcze w ogóle wszystko ma poziom trzeci. To jest nierealne. Ale dobra, mamy pod tłustym krabem. Czemu nam się to kolor zmienił? O co tutaj chodzi? Czy my mamy coś tu jeszcze? Chyba nie. Dobra, ej, powiem wam, że podoba mi się ta oferta. Patrzcie, co tutaj jest grane. Wyjątkowe filmy kosmetyczne. Mamy do Drilla, Szykonek Rasza, SpongeBoba, legendarny Star Drop, 2000 błyskotek i posiłek mocy. Lol. Jest to naprawdę, ej, w ogóle ta ikona gracza ze SpongeBobem tu przy Sergiu też jest bardzo fajna. Jezu, wszystkie oferty są fajne, ale dzisiaj nie będziemy tego kupowali. Odbieramy sobie punkty mocy, przynajmniej jakiś zwrot i mamy karnet. Czy on nadal kosztuje mnie 18 zł? Wydaje mi się, że tak. Dobra, jest git.
Czy ja będę go kupować? Nie wiem, ale naprawdę się zastanawiam, bym chciała mieć wszystkie właśnie skiny związane ze SpongeBobem w swojej szafce. Czy to się uda? Nie mam pojęcia, ale teraz tak, wybieram sobie tryb, polowanie na meduzy, chociaż byśmy na początku może zagrali sobie ogólnie, albo dobra, lecimy na żywioł. A few moments later, powiem wam, że to będzie przecudowny sezon, kolejne 30 dni w Brawl Stars, to będzie przecudowny. Patrzcie w ogóle ten ekran ładowania. Co tu się dzieje? Wow, ja chcę więcej takich współprac z Cartoonem, z jakimś Disneyem, Pixarem. Naprawdę, kurde, bym chciała ze wszystkimi mieć tutaj współpracę w Brawl Stars. W ogóle ta mapa jest bardzo fajna. A czekajcie, bo my tu meduzy musimy zbierać i chyba jak padniemy, to my to tracimy. Tak mi się wydaje. Ej, nie ogarniam tego zamiaru. Co? Ej, jak my kogoś wyeliminujemy, to mu to zabieramy? Spoko. Tylko poczekajcie, jak to działa, czekajcie, co tu chodzi. Jak ja mam to zbierać? Bo ja widzę, że mamy 7 i się coś tutaj ładuje. Za chwilę musimy to ogarnąć, bo ja nie rozumiem w ogóle, o co tutaj chodzi. O, mam 5? Nie, nie mam 5. Dobra, nie wiem, co tu chodzi. Pomocy, o co tu chodzi? Musimy zabrać 20, ale jak to się zbiera? Patrz, ja zbieram i to się w ogóle mi nie liczy. O co tu chodzi? O, słuchajcie, no to, za których potrzeba to zwycięstwo to 7. Spoko, ja mam 1, 13, potrzebujemy 7. Siema, ej, to wygląda w ogóle tak jak ten stary tryb, co wiecie, był ten robot i śrubki się zbierało, tylko nam się tutaj nic nie pojawia, a zbieramy sobie po prostu na duzy i musimy walczyć. Ej, to może być fajny tryb, ale nie wiem, jak będzie to później wyglądało, jak będziemy mieli więcej pucharków, czy będziemy w stanie wejść w ogóle na środek, żeby cokolwiek tutaj zdobyć, no niestety pierwszy raz padłam. I podobno się to w ogóle nie ogarniam ani tego trybu, ani tego zdymiarza. Gram totalnie randomowo i bardzo fajnie, że wygrywamy, ale musimy przeczytać naprawdę, jak działa i ten zdymiarz, jak działa ten tryb, bo jest bardzo źle. Nie wiem, jak grać po prostu. Grałam na czuły, a ja chyba będzie lepiej, jak będę znała tą postać. Tak mi się wydaje. Lecimy z drugą gierką. Ej, naprawdę jak na łodzi ładowanie tylko i wyłącznie few months later, przecież tam było więcej. Kilka godzin później, ja nie, tylko kilka chwil. W ogóle napiszcie w komentarzu, jak wam podoba się ten sezon, bo mi się wydaje, że on jest bardzo, bardzo fajny, tym bardziej, że właśnie jest z tak cudowną współpracą, a z panu Bobo to chyba każdy zna od dzieciaka i oglądał. Patrzcie, ile tutaj jest meduz, ja tutaj wjeżdżam, może naprawdę nie wiem, patrzcie, ja to zbieram, mam 2 na sobie, chodzi, czekajcie, bo coś mi się tutaj ładuje i powiedzcie, że jak mi się to załaduje, to ja będę to miała, bo czekajcie, czekamy, aż nam się załaduje to całe niebieskie kółko, mamy 5, okej. Okay. Tak, czyli to musi się załadować wszystko, ale mogę, widzieliście, że mogę zbierać nieograniczoną jakby ilość, patrzcie, będę miała 2 i za każdym razem jak to zbieram, to mi się po prostu to jakby resetuje, nie, że od początku mi się to ładuje, ale później znikają właśnie te 3, że więc jak mam 3 i teraz nie zbiorę i mi się załaduje, to patrzcie, bija mi się 3, więc dobra, już to ogarnię mniej więcej, a ten mo, to w sumie też jest fajny, nie jest to bardzo zła postać, ja ją teraz w sumie ulepszyłam. Za chwilę sprawdzimy sobie ten gadżet, ale do gadżetu to ja chyba muszę, kurde, zużyłam ulta, mamy ulta, aha, czyli po prostu jak jestem w ulcie, to mogę używać tego gadżetu i dzięki temu będę mogła szybciej uciekać, spoko, to w sumie nie był najgorszy zakup, tylko minus trzeba mieć ulta wbitego, podoba mi się ten zdymiarz, on nie to, że jest mały, to w sumie zachowuje się jak taki, wiecie, Spike, więc spoko, ja Spike'iem lubię grać, bardzo fajny zdymiarz, siemano, wjeżdżamy, okej, rozwalamy, kurde, tylko... Trochę mógłby więcej zadawać obrażeń, jeżeli chodzi o mysz, ale spoko. Jest mały zdymiarz, już wszystko rozumiem, niech zadaje mało obrażeń. Chociaż nie wiem, czy nie jest trochę gorszy od Clancy'ego, bo Clancy'ego odblokowałam, to było dopiero jazda. Natomiast tutaj, no dam 6, nie jest jakiś ambitny zdymiarz, ale dobra, lecimy jeszcze raz. Musimy złapać meduzy, ja chcę grać więcej, bo naprawdę podoba mi się ten tryb. Póki mam mało oczywiście pucharków, na luzie się gra.
w oponentów wjeżdża się od razu. Za chwilę też wybierzemy sobie z Dymarz jakiegoś, który ma 25 rangę. I zobaczymy wtedy, jak się gra. Czy będzie ciężko tutaj wjechać na środek, czy po prostu, wiecie, ludzie randomowo sobie będą wbijać. Kto zbierze sobie meduzy, ten zbierze, jakoś wygrają. Więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało wtedy. Tyk, 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 dobra, elegancko. Ej, idzie na całkiem dobrze, patrzcie na to. Ja mam 6, tutaj mi nikt nie eliminuje, choć nie wiem, dlaczego ja tu weszłam. Dobra, jest, wbiło się, no i teraz mogę padać w sumie, teraz mogę już padać. Chociaż patrz, ja jeszcze, ajajaj, już myślałam, że zdążę jeszcze wrócić, ale niestety się nie udało. Bikini dolne, patrzcie, tu się w ogóle ten napis pojawia. W ogóle ta mapa jest przecudowna, co to jest za środowisko wodne, kurde, wszystko ze stąd. Co jest? Ja mogę tą myszą, kurde, przez wodę lecieć? Ty, co ty gadasz? Nie, ja to muszę jeszcze raz sprawdzić, dawaj mi tutaj nabić ulta. Kurde, no ze skinową jest skubany. Dobra, pyk. I co, ja mogę tak po prostu sobie przez wodę, a mogę przez ścianę? Ty, nie, nie, czekaj, co? Nie gadaj, że on przez ścianę też leci. Aha, mi się ult wykorzystał. Dobra, czekajcie, wbiję jeszcze raz. Pyk, pyk, pyk. I co, ja mogę teraz sobie tak okrzyć? Co jest grane, ty? Dobra, to ten zadaniem się jednak jest mocny. Zmieniam ocenę mu i patrzcie, mam 26 medów. Dobra, porobi się do gier. Ale co nie? Dobra, to ja daję w takim razie 9 temu zadymiarzowi. Jeżeli on przechodzi przez wodę i przez ścianę, to jest game changer. Naprawdę. Wybierzmy sobie teraz Spike'a. On z tego co wiem, ma mnie 25 rangę, bo przecież nie mogłoby być inaczej. Spike, dobra, 700 pucharki, elegancko, polowanie na meduzy i zobaczymy, jak będzie wyglądała gierka właśnie na takich wysokich rangach. Czy będzie łatwo, czy niestety będzie to utrudnienie, bo jak widzicie, no tutaj będziemy grać z osobami, które ogarniają, więc może być różnie. Może być różnie, o widzę, że ktoś tutaj ma wzmocnienie, szpatułkę, dobra, spoko. Nie no, no, chociaż, czy ja wiem. Zaraz, zaraz zobaczymy. Jak wygramy, to będzie light. Jak nie wygramy, no to trudno. Dobra, ja już mam 2. Gadżet. No kurde, zabrał mi skubany. Weźcie go. No nie, zabrał mi 3 meduzy. Dobra, jednak jest przelumany. Jednak jest ciężko grać już na wysokich rangach, jeżeli gramy z osobami, które średnio co ogarniają. Co oni mają, kurde, tak tego nie wiadomo ile. Oddawaj te wszystkie meduzy. Ty skubańcu. Kurde, nie trafiłam w niego. I teraz jest, wyeliminowali. Jesus, co tu się dzieje? Dawaj, żeby oni tego nie przyjęli, bo oni mają całkiem sporo tych medów, no oni, patrzcie, wszystko nam zgarniają. Co? Co to było za jakieś ulepszenie? Co tu się dzieje? Co to jest za giera? Ja, co tu się pozmieniało właśnie z tymi ulepszeniami? To tak jak wcześniej właśnie z mutacjami. Ja średnio co ogarniałam, a te mutacje to też niektóre były tak dowalone i przerąbane, że nie dało się grać. Tak tutaj, no niektórzy jak naprawdę, wiecie, złapią właśnie najlepsze ulepszenia. No to będzie ciężko grywać, naprawdę, tak jak wcześniej właśnie, tak, no, pro playerzy ogarną, no. Przegramy to. Jeszcze im się, dobra, jest, stracili wszystko, więc zbieraj to, ja idę na tą stronę, żeby oni tego nie dostali, no oddawaj to, nie wyjdziecie, kurde, skubane uciek, dobra. Ten... Ajajajajaj. No łatwo nie jest. Czyli trzeba grać tylko i wyłącznie tak jak wcześniej na kolorowaniu mapy z zadymiarzami, którzy mają mało pucharków. No, powiem wam, że sezon i tak czy siak wygląda git. Mam nadzieję, że kiedyś tego trochę odblokuję. No więc... Nie no, sezon dycha jak najbardziej. A ja już dzisiaj będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, do kolejnego filmu. Cześć!